w gminie Piątek. Chcemy zapytać mieszkańców, skąd się wzięła nazwa Piątek i czy mają powody do dumy z tego, że tutaj mieszkają. Chcieliśmy zapytać, skąd się wzięła nazwa Piątek? Skąd się wzięła? Tak. No, to już jest stara historia. Ja nie wiem. Pamięta pan? No, chyba nie. A proszę mi powiedzieć, czy jest coś lub ktoś, z czego można być w Piątku dumnym? Dumnym? No, może być. No, gmina jest teraz wspaniała. Urzędniki, no, bardzo, bardzo na poziomie wszystko tak obsługują ludzi. No, bank mamy dobry, marketów mamy, sklepów mamy dużo. To jest zadowolenie, nie ma kolejek jak kiedyś. Także się ludzie nie mordują mnie, nie gniotą mnie, nie bluźnią mnie. Nie tego, także mamy, no. A co możemy powiedzieć na temat tych Piątków? Bo wszystko jest w porządku. Ludzie są uczciwe. Tak. Policjanty mnie dokuczają. Obozów nie ma. A proszę powiedzieć, skąd się wzięła nazwa? Piątek? No ja za młody nie wiem, no. Chyba od jakiegoś Piątku, no może był taki dziedzic, albo może jakiś ktoś. No, najbardziej żydowska była sobota, no ale... No ale wie pani... No, co? No ale Piątek, no Piątek był zawsze... Zawsze piękny był Piątek. No mamy bardzo dobrego, mamy wójta. No i z waszych. Panią sekretarz, no radę, no, wszystko mamy. Urząd gminy cały jest dobry, no. Piękne. No opieka, wszystko. Tu mamy truskawkę, tu hodowca jest tutaj truskawki. Tylko nie naszej gminy jest, ale przyjeżdża do nas, wspomaga nas tutaj owocami różnymi. No widać, koszyczku są, może pan zakręcić. Bardzo pięknego mamy pana wójta, no, i tak dalej, go doceniamy, zawsze grzeczny. Zawsze grzeczny, zawsze. No światło nam świeci, jak jest widno, jak ciemno, to gasi. To zgasi, no ale jakoś się tam dogadamy zawsze. Piątek od dni targowych, dni, w których tutaj się odbywały targi. A proszę mi powiedzieć, czy jest coś lub ktoś w gminie Piątek, z czego, z kogo jest pani szczególnie dumna? Mieczysław Nowicki, kolarz, olimpijczyk. Z kogo jeszcze jestem dumna? No nie wiem, w tej chwili mi nie przychodzi do głowy. Jakieś wydarzenia w gminie Piątek, które bym się chciała pani pochwalić? Wydarzenia Nowaliki, co roku systematyczna, cykliczna impreza, dożynki. Jakby pani miała opowiedzieć komuś, kto nie zna gminy Piątek, o tym, żeby go zachęcić do przyjazdu do gminy Piątek, to co by pani mu powiedziała? No z naszego centrum, środka Pętka jest wszędzie tak samo daleko, nad morze, w góry. Pytamy o to, skąd się wzięła nazwa Piątek? Piątek? Bo to kiedyś to była osada, a teraz jest, było miastem. I zlikwidowali miasto i później jest znowu teraz Piątek. I znowu o te prawa miejskie walczą. To tylko chodzi. A proszę powiedzieć, czy jest coś lub ktoś na terenie gminy Piątek, z czego, z kogo są panie dumne? Ja to jestem dumna na przykład z naszego wójta, Krzysztofa Liszewskiego. Tak. To jest bardzo, bardzo naprawdę taki porządny człowiek, kontaktowy, no... Naprawdę umie się wszędzie zachować, jest bardzo go cenimy, wszędzie jako tam działacz, sportowiec, także, że naprawdę bardzo dużo zdziałał, naprawdę zawdzięczamy mu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Za proboszcza jesteśmy dumne, bo ile zrobił, kościół nam ładnie wyszykował, płot obgrodził ładnie, piękny jest teraz, no, ale na to nie można powiedzieć, że ludzie psioczą, ale... Pracuję. Proszę nam powiedzieć, skąd się wzięła nazwa Piątek? No ponieważ dawniej w Piątku miejscowości były targi odbywane w Piątek, dniu tygodnia. A proszę powiedzieć, czy jest coś lub ktoś na terenie gminy Piątek, z czego, z kogo jest pan szczególnie dumny? No, z kogo mogę być dumny? No, z wójta też powinno być dumnym, co nie? Z urzędu gminy, co tutaj jest, pracuje u nas. Kogo jeszcze? Ogólnie można powiedzieć, że wszystkich. Jest jakieś wydarzenie, na które by pan zaprosił kogoś, kto nie zna gminy Piątek? No było bynajmniej w niedzielę, święto Nowalijek. To jest wybór największej kapusty i kalafiora na terenie gminy. I co jeszcze tam jest? Dożynki gminne,
które odbywają się bodajże w sierpniu. Też można przyjechać, zobaczyć, dużo jest ciekawych konkursów. Co tam jeszcze jest? Jeszcze jest lot do Centrum Polski, o ile się nie mylę. Tak, jest coś takiego. Jakby pan miał zapromować piątek i opowiedzieć o nim komuś, kto nie zna gminy, to co by pan powiedział? Przyjeżdżać, dużo do zobaczenia. Nic więcej, no co? Najlepiej przyjechać i sprawdzić. Pytamy o to, skąd się wzięła nazwa piątek? O Boże, nie wiem, pewnie od samej nazwy piątek, jak to dzień tygodnia, piątek, nie wiem, coś takiego, może coś jakaś większa, jakaś uroczystość się wtedy działa, czy coś takiego, nie wiem. Jakbyś miała komuś opowiedzieć w dwóch, trzech słowach o gminie Piątek, to co byś powiedziała? Komuś, kto nie zna gminy. Boże, coś o gminie Piątek. No na pewno jest to bardzo taka okolica dobrze znana i stara się też jakoś rozbudować się i naprawdę taka atmosfera jest tutaj w okolicy bardzo dobra też, także każdy jest tutaj taki miły i w ogóle także... Proszę mi powiedzieć, skąd się wzięła nazwa Piątek? Ojej, środek Polski i Piątku, nie potrafię powiedzieć. A proszę nam powiedzieć w takim razie, czy jest coś lub ktoś na terenie gminy Piątek, z czego jest pan szczególnie albo z kogo dumny? Można się pochwalić. Z mojej pani dyrektor. Umożliwia nam działania sportowe tutaj na terenie szkoły. Staramy się jak możemy. Bawimy się z dzieciakami, bierzemy w unijnych projektach. Udział ostatnim jest klucz do sukcesu, ale ten projekt jest dla całej młodzieży i społeczności piątkowskiej. A proszę powiedzieć, jakieś wydarzenia ze szkoły, w szkole, które się dzieją, z których jest pan zadowolony? No właśnie idziemy na happening. Szkoła bez przemocy, projekty, Dzień Dziecka nie tak dawno. To takie, no powiem szczerze, że przygotowałem z moją klasą zastępstwo za nauczycieli. Młodzież prowadziła zajęcia. Niektórym nauczycielom się to bardzo podobało. Jest pomysł, żeby to rozszerzyć i zrobić, nie wiem, ogólnoszkolny tego typu dzień. Jeszcze mam pytanie, jakby miał pan zachęcić kogoś do przyjazdu do gminy Piątek, kogoś, kto nie zna terenu gminy, to co by pan mu powiedział? Przyjeżdżajcie, świeże, czyste powietrze. Skąd się wzięła nazwa Piątek? Oj, takie encyklopedyczne pytanie, to może raczej młodzieży. No, to jest oczywiste, skąd się wzięła nazwa Piątek, tak? Dni, w którym odbywały się kiedyś targi. Proszę powiedzieć, czy jest coś, ktoś, jakiś szczególny powód do dumy w gminie Piątek? Tak, uważam, że jest wiele powodów do dumy w gminie Piątek. Może nie chciałabym personalnie wskazywać osoby, ale uważam, że cała społeczność jest niezwykle zaangażowana, chociażby wy, wasza grupa, tak? Jestem pod wrażeniem tego, co robicie. Ale nie tylko, są sportowcy, są strażacy, którzy dzielnie działają, są samorządowcy, tak? Jest dobrze prężnie działający wójt, jest moja szkoła, z której jestem dumna i dla której staram się robić wszystko, żeby ją należycie promować. Także myślę, że ta społeczność nasza lokalna jest bogata w ludzi, o tak bym powiedziała. Gdyby miała pani komuś opowiedzieć o gminie Piątek, komuś, kto nie zna terenu gminy, to co by pani mu powiedziała, żeby go zachęcić do przyjazdu? Ja wiem, może przede wszystkim przyroda, tak? Tereny mamy niezwykłe. Przyroda jest tutaj czysta, ekologiczna. Są znakomite miejsca do relaksu. Ale też nie tylko. No sama ta lokalizacja w centrum, tak? I to, że gdziekolwiek jadę i powiem Piątek i ludzie nie kojarzą, ale powiem środek Polski, to już, tak? Czyli to nasze położenie, no, wyznacza pewien walor, jest walorem, o może tak powiem naszym. Więc zachęcałabym, żeby przyjechali tutaj się regenerować, żeby przyjechali na łono natury. Zabytki też są, jest znakomicie prężnie działający teraz konarze ze swoimi rozmaitymi propozycjami, o których to można byłoby mówić wiele, tak? Także myślę, że jestem lekko zaskoczona, ale jakbym jeszcze pomyślała, to bym na pewno znakomicie zaprezentowała naszą gminę. Thank you.
Słuchajcie, mam do was pytanie. Skąd się wzięła nazwa Piątek? Z tego, że w piątki były targi. Jakie targi były w piątki? Tam przy parku takie że warzywa, różne ubrania różne i rzeczy. Jakie rzeczy? Co tam sprzedawali na tym targu? Zabawę cukrową. Watę cukrową? Pościele. Kukiele. Ubrania. Zabawki. Urzędy kuchenne. Buty. Buty. Dobra, słuchajcie, a powiedzcie mi... Cukierki też mogą. A powiedzcie mi, co najbardziej lubicie w gminie Piątek? Jakie miejsca? Park. Plac zabaw. Ten. Boisko. Środek Polski. A powiedzcie, co fajnego dzieje się w szkole? Co robicie w szkole? Można się bawić. Uczymy się. Uczymy. Co jeszcze? Rysujemy. Co jeszcze robicie fajnego? Jemy też. Obiady jemy. Uczymy się różnych tych rzeczy. Piosenek. A znacie jakiś wierszyk o piątku albo piosenkę? Nie. Julia? Chce? Ty jesteś Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, gdzie ty mieszkasz między złymi, w jakim kraju w polskim ziemi, czym ta ziemia ma ojczyzną, czym to my tak wią i blizną, czy ją kochasz, kocham szczerze, a w co wierzysz, w Polskę wierzę. Jesteś pianistką. Od ilu lat grasz na pianinie? Moja przygoda zaczęła się już chyba tak, jak miałam 9 lat. Bardzo lubiłam, jak moja ciocia ze Zgierza przyjeżdżała, siostra mojej babci. Czy trudno pogodzić się z szkołą muzyczną i gimnazjum? To trochę trudne pytanie, ale no, zależy też dla jakiego człowieka. No, mi też trochę jest trudno to pogodzić, ale... Po prostu lubię to, co robię i zawsze staram się znaleźć czas na naukę, zarówno żeby nie zaniedbywać obowiązków szkolnych, jak i tych związanych ze szkołą muzyczną. Kto w twojej rodzinie najbardziej dopinguje twoją grę, pasję na pianinie? Wszyscy chyba tak samo, ale najbardziej liczy chyba na mnie moja mama, babcia i ciocia ze Zgierza. Myślę, że jest się czym chwalić, bo słyszałam, jak grasz i naprawdę podobało mi się. Dziękuję bardzo. To dla mnie wielki komplement. Czy masz ulubione miejsce w gminie Piątek? Takie, w którym się... w którym... Takie, do którego możesz iść i oderwać się od wszystkiej, od codzienności? To na pewno cała gmina Piątek, czyli taki spacer z przyjaciółmi, z najbliższymi. Czyli nie masz ulubionego miejsca, podoba ci się cały Piątek, cała okolica? Tak, i wszystkich zapraszam do gminy Piątek. Chciałabyś coś zmienić w gminie Piątek, czy raczej nie? Gmina rozwija się dalej, więc ja bym nie chciała tak... Akurat, żebym ja musiała to narzucać, jakie zmiany mają tutaj nastąpić. Chciałabyś, żeby w Piątku otworzono jakąś szkołę muzyczną dla osób takich jak ty, które mogłyby się rozwijać tutaj na miejscu? Tak, myślę, że to by się przydało i to by była jeszcze większa szansa na rozwój młodych talentów, ludzi, którzy będą chcieli, tak jak ja, moim przykładem, grać, tworzyć, komponować. Thank you.
proszę nam powiedzieć, bo dziś przeprowadzamy sondę uliczną i pytamy ludzi, skąd się wzięła nazwa Piątek? No tak, mamy oryginalną nazwę, ale wszyscy, którzy chociaż trochę są związani z Piątkiem, wiedzą, że ta nazwa wywodzi się od targów, które podobno już bardzo dawno temu, bo chyba nawet w XII wieku, odbywały się w Piątku. No i słynęły z targów końmi. Teraz też są duże targi w Piątku, ale już w poniedziałek, nie w piątek. A proszę nam powiedzieć, kiedy zaszła ta zmiana? O, tego nie wiem. Tego nie wiem. Pamiętam jeszcze, jak handlowano końmi, ale odkąd ja pamiętam, to było w poniedziałek. A proszę powiedzieć, czy jest ktoś lub coś na terenie gminy Piątek, z czego czy z kogo jest pani szczególnie dumna? Czy można się pochwalić? No, jesteśmy niedużą miejscowością, ale no na pewno jest się czym pochwalić. Mamy trochę zabytków, mamy sporo urokliwych miejsc, gdzie jeśli ktoś nowy przyjeżdża, to warto go zaprosić. A jakie to miejsca? No ja na przykład zabrałabym kogoś na Silne Błota. Lubię tam jeździć, nawet rowerem. Ciekawe miejsce, gdzie jak się zatrzymać, posłuchać, to słyszymy piękne odgłosy, których tak dookoła nie słychać. Cicho, spokojnie, bardzo urokliwe miejsce. Silne Błota w Witowie. A czy pamięta pani takie wydarzenie, taki moment, w którym szczególnie pani czuła, że tak, jestem dumna z tego, że jestem mieszkanką tej gminy? Ja jestem bardzo mocno związana ze swoim przedszkolem, no bo dzieci to wielkie skarby. Ja bardzo lubię swoją pracę. No i jeśli są takie momenty, kiedy dzieci są w głównej roli, nasze przedszkole jest w głównej roli, to ja jestem wtedy taka dumna. Ostatnio mieliśmy piękną uroczystość, jubileusz 105-lecia przedszkola i 5-lecie nadania imienia Jana Pawła II. Mieliśmy sporo zaproszonych gości. No i jak były dzieci w roli głównej, które pięknie wystąpiły, no to byłam dumna, bardzo dumna. Proszę jeszcze powiedzieć, gdyby komuś obcemu miała pani powiedzieć kilka słów o gminie Piątek, to co by pani powiedziała, żeby zachęcić do przyjazdu? Szczególnie mili ludzie. No i co? No te urokliwe miejsca, te zabytki, no bo mamy i kościoły, i mamy pomniki związane z historią bitwy nad Bzurą na przykład. Parki, kilka parków, dworki dookoła, na przykład w Janowicach piękne ruiny. Życzliwość ludzi przede wszystkim. Cześć, jestem Szymon i przeprowadzam wywiad z Justyną, która zajmuje się dekupażem. Czy mogłabyś przybliżyć nam swoją pasję? Dekupażem zajmuję się od jakiegoś pół roku mniej więcej. Pierwsze takie informacje na ten temat znalazłam w internecie. Oglądałam sobie pracę na różnych blogach. Spodobało mi się, zaczęłam od takich drobnostek, właśnie typu pudełka jakieś, buteleczki. No i w końcu przeszłam też trochę do biżuterii, takich spraw. A ile czasu dziennie poświęcasz na dekupaż? No dziennie to raczej nie bardzo, bo nie zawsze, nie codziennie mam na to czas, ale no jeśli już usiądę raz,
No to tak koło 5 godzin, żeby zrobić jedną rzecz taką porządnie. A czy masz jakieś swoje ulubione miejsce w gminie, gdzie mogłabyś spędzać czas i zajmować się dekupażem, czy robisz w domu? Nie no, dekupaż robię w domu, bo jest najwygodniej po prostu. Ale jeśli chodzi o ulubione miejsce w gminie, to owszem, mam taką łąkę u mojej babci, na której po prostu lubię się odstresować. Uważasz, że gdybyś mieszkała w mieście, miałabyś większe szanse na rozwój swojej pasji? No na pewno byłyby większe, bo w mieście są jakieś tam większe możliwości, tak? Więcej jakichś, nie wiem, kursów czy coś takiego. U nas w gminie nikt nie organizował kursu dekupażu czy czegoś podobnego i wszystkiego musiałam szukać w internecie. Czy twoi znajomi wiedzą o pasji, jaką się zajmujesz i jaką tworzysz w wolnych chwilach? Wiedzą, bo wszystko wystawiam na fejsie. I podoba im się? No z komentarzy chyba tak. Czy uważasz, że jak dojdziesz do perfekcji w swojej pasji, możesz je sprzedawać przedmioty, które wykonujesz? Myślę, że tak. No, raczej rękodzieło jest w modzie. Czy był już ktoś zainteresowany kupnem twoich prac? Tak, jedna osoba kupiła korale. Poza tym w niedzielę 3 czerwca wystawiałam swoje prace w manufakturze i tam ludzie podchodzili i byli raczej zainteresowani tym. A miałaś możliwość sprzedaży, czy tylko oglądania? Miałam możliwość sprzedaży. I jak poszło? Jedna pani przymierzała pierścionek, ale nie wszedł jej na palec. Czy mogłabyś nam pokazać, jakimi pracami się zajmujesz i jakie tworzysz? Tak, dzisiaj na przykład zajmuję się koralami. Są to korale drewniane, zwykłe, które pomalowałam taką pastelowo-zieloną farbą. Lekko potapowałam gąbeczką na biało. No i powycinałam z serwetki wzorki, które potem na te korale się nakleja. Jest z nami 3 fajnych, naprawdę fajnych chłopaków, których pasjonuje hip-hop i zaraz porozmawiamy z nimi o ich pasji. No, spotkaliśmy się tutaj nie bez powodu. Chcemy, żebyście nam opowiedzieli dzisiaj o tym, czym się tak naprawdę zajmujecie, o waszej pasji. Co robicie, jak dawno to robicie, opowiedzcie o tym. Skąd to się wam wzięło? To się zaczęło jakieś 5 lat temu. Ja z Mateuszem jakoś się spotkaliśmy, bodajże to było w lutym. No i zaczęliśmy coś tam sobie nagrywać, ale to nam jakoś nie wychodziło. A Krzysiek do nas od niedawna jakoś doszedł i spodobało nam się, jak on to robi, więc podjęliśmy jakąś tam współpracę i na dobrej drodze wszystko idzie. No teraz chłopaki, niech mówią. Znaczy, cała ta historia z rapem się zaczęła u mnie właściwie w domu, w trakcie ferii. Już kolega raczej z nami nie współpracuje, miał ksywkę Grabul. Zaczęliśmy słuchać rapu, tak? Zaczęło się od płyty bodajże w jakiejś gazecie. Nie pamiętam już dokładnie jakiej. Zaczęliśmy słuchać rapu, tak? Postanowiliśmy zrobić coś swojego. No jak właśnie koleś mówił, nie bardzo nam to wychodziło na początku. Te kawałki raczej się nie nadają już do słuchania. No ale mieliśmy tą swoją zajawkę i poszło to trochę dalej. I teraz już jest na jakimś poziomie, którego można tam słuchać. Kto pisze utwory? Kto komponuje do tego... Jak to się mówi? Bity, czy nie wiem? Takie pytanie. No każdy z osobna pisze teksty. No przecież jakby to wyglądało, że artysta przekazuje coś kogoś, nie swojego. No to jest dla mnie w ogóle bezsensowne. Bo ja chcę powiedzieć na przykład, że ten świat można pozmieniać, a ktoś, kto by mi napisał tekst, mógłby to przedstawić w ogóle inaczej niż ja. No mi teksty naprawdę pisze mama. Dlatego tam jest dużo o sowach, bo lubi sowy. Pozdrawiam mamusię. Serca nam piszą teksty. Przepraszam, że tak poetycko się wyrażę, ale tak to wygląda właśnie. No, umawiamy się,
na początku, o czym będziemy chcieli napisać. Mniej więcej przedstawiamy sobie zarys tego, jak to będzie wyglądać. I każdy przedstawia swoją wersję tematu, swoją interpretację. I dzięki temu mamy, dajmy na to, 3 zwrotki, które są przedstawiane w 3 różne sposoby. Łączymy to być może jakimś fajnym refrenem, albo nawet i bez refrenu. I dla mnie to jest o tyle ciekawe właśnie, że może nie do końca przez czas spędzony z chłopakami, ale przez muzykę mogę się z nimi poznać, bo piszemy zupełnie inaczej, a na podobne tematy nas interesują. Jak ludzie was odbierają i czy macie szansę pokazywać swoją twórczość tutaj na terenie samej gminy? I jeszcze dodatkowe pytanie, to czy gdzieś się prezentujecie poza gminą, tak? Czy macie okazję występować gdzieś? No być może nie w tym składzie, bo mówiliście, że jesteście od tygodnia, ale czy mieliście takie już przygody ze sceną? To ja powiem o tej gminie może. Myślę, że odbiór jest różny bardzo. Bo jedni mogą powiedzieć, że mówią, że to jest w porządku, że jest spoko, że powinniśmy to robić, a drudzy mówią, że po co my to robimy, przecież i tak nic z tego więcej nie będzie, tak? I naprawdę to jest różnorakie. Co można i co trzeba by było zmienić w gminie Piątek? To takie pytanie dla tych, którzy są z gminy Piątek. Po pierwsze ludzi. Mentalność ludzi, tak myślę, bo według mnie bardzo pesymistyczne jest podejście ludzi do życia. Więcej ludzi wyjeżdża stąd tak naprawdę, bo nie można sobie, tak szczerze teraz powiem, nie można tutaj nic zrobić więcej, nie można się rozwijać, nie ma tu takich miejsc, nie mamy gdzie pójść nawet, także nie wiadomo, co tutaj robić, a my mamy coś, co kochamy i jest bardzo dobrze to robić, bo jeśli mamy iść nachlać się w parku, to po co to? Przede wszystkim większa ilość imprez jakichkolwiek, tak? Bo jest tu dużo młodych ludzi, którzy potrafiliby coś zrobić, tak? No, o tym jest mniej więcej ten materiał, tak? Znalazłoby się dużo ludzi, jeżeli by tylko mieli, jeżeli by wyszła jakaś inicjatywa, tak, od władz naszych. Tyle. Witam. Przeprowadzam wywiad z Krystianem, który jest członkiem Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku. Krystian, powiedz mi, jak długo grasz już w orkiestrze? Około 6-7 lat. I co cię skłoniło, żeby zapisać się tutaj? Na pewno zamiłowania muzyczne. Ale czy twoje zamiłowania muzyczne wiążą się tylko z orkiestrą, czy jakoś bardziej profesjonalnie? Nie wiem, kształcisz się w tym kierunku? Tak, uczęszczam do szkoły muzycznej w Kutnie. Okej, no i powiedz, na jakim instrumencie grasz? Na główny instrument puzon. Aha, okej. A teraz powiedz tak nam bardziej o gminie, o Piątku. Czy są jakieś miejsca, które wyjątkowo ci się podobają, które wyjątkowo lubisz, które mógłbyś polecić innym? Na pewno są. Tak w tym momencie może ciężko mi jest tak wymienić, ale na pewno jeśli ktoś przyjedzie, no to pierwsze co to na pewno pomnik geometryczny Środek Polski. Jest też sporo tam atrakcji, można powiedzieć, turystycznych. Mamy ten Las Witów, tak. Różne są organizowane imprezy kulturalne, nie tylko. Także co tu więcej mogę powiedzieć? Krystian, może nie wiem, słówko o orkiestrze powiedz. Sukcesy na koncie orkiestry? To na pewno. Niejedno pierwsze miejsce już było. Teraz też niedługo wyjeżdżamy na międzywojewódzki przegląd. Gdzie? Opatów. Wyleciało z głowy. Słuchajcie, a co w gminie Piątek za 30 lat? Co tu się będzie działo? Co byśmy zmienili? Miejsce spotkań dla młodych ludzi.
ewidentnie miejsce spotkań dla młodych ludzi, bo nie ma gdzie się teraz tak naprawdę podziać. Nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że powinien być jakiś orlik. Boisko do tenisa albo siatkówki. Ja? Oj, dużo mam tych marzeń. Począwszy od McDonalda, którego nie ma, do latających samochodów. Ja bym chciała, żeby na mojej wsi były te wszystkie miejsca, które były wcześniej wymienione i to wszystko, żeby na mojej wsi się znajdowało. Wtedy było fajnie. Na twojej wsi, czyli? Jasionna. Welcome, Jasionna. A wiecie co, ja to bym chciał, żeby w piątku był basen i to jest chyba w sumie moje jedyne marzenie. Chcę pływać na piątku. A w ogóle Orlik powstanie w tym roku, także dziękujemy. Słuchajcie, jak ja myślę sobie o marzeniach, gdzie będę za 30 lat, no to trochę tego czasu upłynie. Będę wtedy miała... no... będę po 50 na pewno. I wtedy bym chciała, słuchajcie, po pierwsze, i to głęboki apel, żeby na mojej wsi był asfalt wreszcie, bo się strasznie kurzy, jak nie pada. Po drugie, i już tak na serio mówiąc zupełnie, to chciałabym, żeby w piątku powstały i działały za te 30 lat, myślę, że sam się do tego przyczynimy po części, prężnie działające organizacje pozarządowe, żeby byli młodzi, którzy działają, mają pomysły, realizują swoje marzenia tu na miejscu, a nie gdzieś tam w świecie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest dla mnie ważna, to środowisko, które współpracuje z młodymi. Sami wiecie, jak to teraz jest, że nie jest łatwo współpracę, że mamy bardzo dużo różnych instytucji, a współpracujemy tak naprawdę z kilkoma. No właśnie, a propos GOKU, tak? Gminny Ośrodek Kultury z prawdziwego zdarzenia. Tak, żeby tam się coś wreszcie działo i żebyśmy my nawet, jeśli chcemy coś zrobić, żebyśmy mogli się spotkać na miejscu, a nie szukać nie wiadomo czego. Także prosimy, GOK, działajcie. Jeszcze apeluję, żeby na mojej wsi były lampy, zabłysnęły lampy i żeby asfalt był dolany w stronę lasu. Bardzo o to proszę. Nie no, ja już nie, no moje marzenia to są... Miał być spontanicznie, apelujemy. I może, żeby było też takie miejsce, w którym by się mogły spotkać starsze osoby, nie tylko młodzież. Kim będziemy za 30 lat i gdzie będziemy za 30 lat? To czy to będzie gmina Piątek, czy jakieś inne miejsce? Ja tu zostaję. Raczej też gmina Piątek. A ja zobaczę, co się będzie działo przez najbliższe kilka lat i się zastanowię. Jestem tego samego zdania, co Szymon. Znaczy, bo nie wiem, z czym będzie związana moja przyszłość, gdzie będę pracować, jak się ułoży moje życie. Nie wiem. Ja też chciałabym zostać w piątku, ale jeżeli już będę musiała się gdzieś przeprowadzić, to na pewno często będę tu wracać. Na moją wieś i do piątku. Właśnie, Daniel, mówiłeś o prawach miejskich. W 1870 roku car zabrał nam prawa miejskie. I to był błąd. Tak. Za powstanie styczniowe. Nasi przodkowie ginęli w walce o Polskę. I żądamy od tej Polski, żeby prawa miejskie wróciły do piątku. Tak jest. No i ja bym to chciał zostać, żeby te prawa miejskie tu ze sobą przyprowadzić. Także walczymy o dwie rzeczy. Prawa miejskie, chociaż ja jestem sercem przy tym mniej, tak basen. I jeszcze takie silne, dobre, sprawnie działające organizacje pozarządowe, w których my gdzieś tam byśmy znaleźli swoje miejsce, myślę, jako młodzi ludzie, którzy zaczynają dopiero, są dopiero u początku właściwie swojej drogi. Słuchajcie, tak sobie myślę, że za te 30 lat to już będzie taki realny czas, kiedy te zmiany właściwie mogą następować po sobie. I tak sobie myślę, że jeśli my dzisiaj nie zaczniemy już tej gminy zmieniać, a myślę, że zaczynamy to robić właściwie i że macie taki potencjał, żeby to zrobić, to za 30 lat być może spotkamy się tutaj i powiemy to samo. Byśmy chcieli to, tamto, bo tego i tamtego nie ma. Także chyba wszystko jest w naszych rękach.